Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego programu Kalejdoskopu Polskiego. W naszym studio gościmy pana Jima Millera, który jest dyrektorem grupy Integrity w Calgary oraz członkiem Światowego Towarzystwa Emisariuszy. W sobotę dnia 27 lipca bieżącego roku o godzinie 9 rano w Teatrze na University of Calgary odbędzie się konferencja poświęcona powstającej fali zmian. Za chwilę pan Jim Miller w języku angielskim podzieli się z Państwem uwagami na ten temat. Hello, my name is Jim Miller, and I'd just like to take a few moments to tell you about a conference that's coming to Calgary of a world significance entitled The Rising Tide of Change. This will happen this summer on July the 27th. I've been spending some time going to various of the different cultural groups in Calgary to talk to them about the significance of this event and hopefully get some involvement on the part of the various cultures. I know a lot of the cultural groups have been concerned to preserve their culture. One of the concerns I have is to concern the culture, the human race. Many factors, many forces are at work in the world today which could perhaps threaten our very survival on this planet. And to the degree that the various cultures can factually come together into a point of oneness, of friendship, of true being together, we stand a better chance of dissolving once and for all the conflict that exists on the face of the earth. I know many people here, for example, in the Polish Community Center, have relatives, friends, family in Poland, maybe some in Russia, where there could be concern as to how is their well-being now or how is it going to be in the future. And what do we need to do to dissolve those problems? How can we possibly come together? I think for centuries we've been talking about it. And the rising tide of change is basically saying we don't need to talk about it anymore. We actually have to bring about the change. But the change we have to bring about is one that can be non-threatening. In other words, are we brave enough? Can we risk forgetting the past? Actually doing that, we have a number of people, about 20 people coming to Calgary, who are experts in their field of change, in the field of family, the dissolving of the hardship that exists between man and woman. People who are expert in the process of change itself and how that can be accommodated and welcomed and befriended. One thing that will be big is this matter of cultures. We are different. People who are part of this program, the Polish community, are different. They come from a different heritage. Their past is different. So is the Ismailis. So are the Chinese. So are the Japanese. But in some ways, the differences make us the same. We can learn from something. There are characters and qualities present in a person from Poland that a person from Japan can learn from, spiritual characteristics, if you like. And this is what we hope to be able to bring together at our time. In Poland, many new technologies have sprung forth. Many scientists, people have come to this country and got involved in science, leading edge science, if you like. Well, there's a technology involved now on change that the science required for the future is not the science that's going to develop the wheel, automation, industry, but the science that is going to assist us in human technologies. What do we need to do to actually let go of the past? And who in the various cultural centers can address this, can talk about it through experience? What are the intricate factors involved in actually being able to look at things afresh rather than being prejudiced? I think we in the Caucasian race are accused a lot of being prejudiced, but I think everyone in every cultural center of every culture has prejudice of some kind. It will take a lot to learn to let that go.
so that the mind can find new routes, new avenues of discovery. We know that, at least I know from my trips over into Europe, that the ground itself is, you might say, bathed in the blood of the past, the World War II, World War I difficulties. Technically, is it possible for the human race to forget that? The right, the wrongs cannot be made right. But there exists something that I see in every cultural center, which is encouraging and exciting, is this ability to have fun, the ability to laugh and to be together. And what do we need to do in our consciousness to just open that up so that we can laugh and be together with a different nationality? And what do we have to learn from one another? On July 27th, we hope to establish something. This will be a worldwide event. It's gone on in 19 other places. Establish something that people can refer to, that can come and learn, that will be about the new technologies which will make the future, in fact, a safe place. It's interesting that in the midst of all the threat of nuclear weaponry, the threats that come upon every nation, particularly in Europe, but also in North America, that the other technologies, the personal threats, are being looked at as well. So as we dissolve this inside ourselves and we can look at every person as a potential brother, so can we look at the whole race. So I'd like to extend an invitation to everyone watching this program to at least take an interest in this rising tide of change event that's coming to Calgary. We would be glad to mail you out a brochure, to talk with you, to let you see some videotapes on various speakers that will be coming to Calgary. And hopefully we can, through all our efforts in Calgary, provide a very unique day which will be a focus for the world and for everyone who knows that change must happen, and we're doing it. So thank you very much, and my name is Jim Miller, and it's been good to spend this time. Thank you. W czwartek 16 maja o godzinie 7 wieczorem odbyło się w Domu Polskim pierwsze zebranie otwarte najmłodszej organizacji w Calgary, to jest Polskiego Ugrupowania Polityczno-Społecznego Niepodległość Solidarność. Zapraszam teraz Państwa do obejrzenia naszego reportażu filmowego z tego zebrania. Członek komisji wykonawczej ugrupowania, Marek Lachowski, przywitał wszystkich przybyłych. Zainteresowane, które przybyły na dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, cele i zadania naszego spotkania. Celem podstawowym jest zapoznanie się nasze wspólne, to znaczy Państwa z nami i nas z Państwem. Na samym początku chciałem Państwu przedstawić przy pierwszym spotkaniu oficjalnym z Polonią skład działaczy ugrupowania na dzień dzisiejszy. Barbara Durlak, Tadeusz Durlak, Regina Piekut, Andrzej Kozioł, Stanisław Szordykowski, Marek Lachowski, Janusz Karpiński, Jan Moczulak, Henryk Łagan, Janusz Peroń, Krystyna Zyśko i Józef Zyśko. Proszę Państwa, chcemy Państwu przybliżyć naszą bieżącą działalność polityczną. Chcemy jednocześnie zapoznać się, to już zdążyliśmy zauważyć, z zainteresowaniem Polonii
Calgary sprawami naszego ugrupowania, sprawami walki emigracji o niepodległą Polskę. Jesteśmy pewnego rodzaju organizacją jedyną w Calgary działającą w sensu stricte politycznie. Nie ingerujemy w żadną działalność innych organizacji społecznych, polonijnych, które działają w Calgary. Jan Moczulak zapoznał zebranych z programem działania ugrupowania. Całość. Program działania Polskiego Ugrupowania Polityczno-Społecznego Niepodległość Solidarność w Calgary. Pierwsze. Głównym celem ugrupowania jest prowadzenie działalności politycznej w Kanadzie na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości i suwerenności poprzez obalenie systemu komunistycznego narzuconego siłą przez Rosję sowiecką i ustanowienia w Polsce rządu demokratycznego wybranego przez naród polski w wolnych wyborach. Uznajemy za niezbędne i konieczne udzielenie poparcia moralnego i politycznego oraz przesyłanie pomocy materialnej grupom opozycyjnym i niepodległościowym działającym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem NSZZ Solidarność. Uważamy, że wzrost znaczenia politycznego Polonii w Kanadzie jest podstawą do udzielenia skutecznej pomocy narodowi polskiemu w jego walce o odzyskanie niepodległego bytu państwowego. Ugrupowanie będzie prowadzić działalność mającą na celu podniesienie tego znaczenia. Celowym jest wywarcie skutecznego wpływu na polityków kanadyjskich oraz pozyskiwanie ich poparcia we wszystkich sprawach dotyczących polityki rządu Kanady wobec Polski i społeczności polonijnej w Kanadzie. Celem stworzenia szerokiej płaszczyzny skutecznego działania dążyć będziemy do utworzenia na terenie całej Kanady grup ugrupowania oraz współpracować będziemy i utrzymywać stałe kontakty robocze z innymi organizacjami o podobnym charakterze z terenu Kanady, USA i Europy Zachodniej. W pełni solidaryzując się z innymi narodami, które walczą o zrzucenie jarzma komunistycznej niewoli, będziemy współpracowali z grupami etnicznymi tych narodów. Mając na uwadze uświadomienie społeczeństwu kanadyjskiemu istoty zagrożenia komunistycznego, zachęcać będziemy do współpracy z nami tych, którzy chcą aktywnie przeciwdziałać infiltracji komunistycznej w Kanadzie. Dysponując pewnymi doświadczeniami w nowym kraju osiedlenia, udzielać będziemy pomocy przybywającym do Kanady imigrantom z Polski. W działalności swoje ugrupowanie chce się oprzeć oraz skupić tych wszystkich, dla których ideały ukształtowane przez cywilizacje chrześcijańskie, humanizm, wolność i demokrację są podstawowymi wartościami. Działalność swoje ugrupowanie prowadzić będzie metodami politycznymi. Powyższe cele realizować będziemy poprzez następujące działania. Pierwsze. Organizowanie i przesyłanie pomocy materialnej na działalność opozycyjną i niepodległościową w kraju poprzez zbiórki pieniężne, imprezy i akcje dochodowe, uzyskiwanie dotacji i darowizn od osób fizycznych oraz firm i organizacji, prowadzenie dochodowej działalności gospodarczej. 2. Informowanie społeczeństwa kanadyjskiego o rzeczywistej sytuacji w Polsce poprzez wydawanie i rozpowszechnianie okresowych informacji w języku angielskim ze szczególnym uwzględnieniem środków masowego przekazu. Wydawanie biuletynu ugrupowania w języku angielskim. Organizowanie zebrań otwartych, odczytów, prelekcji, dyskusji i wystaw dla społeczeństwa kanadyjskiego. Organizowanie okresowych konferencji dla prasy, radia i telewizji kanadyjskiej. 3. Współpraca z organizacjami o podobnym programie działania z Kanady, USA i Europy Zachodniej poprzez stałe kontakty robocze, okresowe spotkania, wspólne akcje. 4. Organizowanie publicznych akcji protestacyjnych i propagandowych informujących społeczeństwo Kanady o aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce oraz obchodów rocznicowych. 5.
pozyskiwanie kanadyjskich polityków, przywódców partyjnych, posłów do parlamentu, radnych miejskich, przedstawicieli biznesu, intelektualistów, naukowców i dziennikarzy w sprawach polskich poprzez przekazywanie im na bieżąco informacji na piśmie o rzeczywistej sytuacji w Polsce oraz o działalności ugrupowania, osobiste spotkania oraz zapraszanie ich na zebrania otwarte i akcje protestacyjne. Punkt 6. Informowanie Polonii o rzeczywistej sytuacji w Polsce oraz o działalności ugrupowania poprzez prasę, radio i telewizję polonijną oraz własne biuletyny. 7. Popieranie działalności innych organizacji propagujących niezależną myśl polityczną i niezależną kulturę polską. 8. Organizowanie odczytów przez znanych naukowców, polityków i dziennikarzy na tematy polityczne, społeczne i historyczne dotyczące spraw polskich. Punkt 9. Wygłaszanie prelekcji przygotowanych przez członków ugrupowania na zebrania otwarte na tematy jak wyżej. Nawiązanie kontaktu z organizacjami polonijnymi oraz uzgodnienie wspólnego planu działania na rzecz niepodległej Polski. Punkt 11. Udzielanie pomocy nowo przybyłym do Kanady Polakom poprzez przekazywanie im opracowanego przez ugrupowanie informatora dla nowo przybyłych, włączanie się do pracy w istniejących polonijnych komitetach pomocy dla nowo przybyłych, nawiązanie kontaktu z kanadyjskimi organizacjami pomocy emigrantom. Program niniejszy został uchwalony na walnym zebraniu członków ugrupowania w Calgary w dniu 22 marca 1985 roku. Następnie zabrał głos Janusz Karpiński, traktując swoje wystąpienie jako wprowadzenie do dyskusji. Zostało zapoczątkowane niebezpieczne zjawisko, neutralizacja polityczna Polaków znajdujących się na emigracji. Jest to bardzo wygodne dla drugiej strony, która przyjęła naszą emigrację jako praktycznie panicję. Kiedyś już w trakcie dyskusji przed tym spotkaniem kilka osób zapytało się, jaki nasz jest stosunek do Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Jest to bardzo ważny element w działaniu politycznym. Kongres Polonii Kanadyjskiej powstał już w 1944 roku. Jest to organizacja mająca w tej chwili w Kanadzie największy prestiż. Zarówno prestiż polityczny, jak i prestiż moralnych, praktycznie jako organizacja polska. My oczywiście z całym szacunkiem podchodzimy do kongresu, ale również widzimy pewne niedowłady, jakie ogarnęły kongresem, jak również ogarnęły Polonię. Mówię o tej neutralizacji polonijnej. W trwającej ponad godzinę dyskusji z uznaniem podkreślono fakt powstania w Calgary organizacji o charakterze politycznym, mającej na celu wspieranie walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Powiedziano, że wskazanym jest publikowanie listów i artykułów w prasie kanadyjskiej o prawdziwej sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, a także o prawdziwym obliczu komunizmu. Uznano za konieczne nawiązanie kontaktu z politykami kanadyjskimi celem wywarcia przez nich presji na rząd reżimowy w sprawie przestrzegania praw człowieka w Polsce. W trakcie dyskusji zgłoszono szereg konkretnych wniosków z propozycją wdrożenia ich do codziennej pracy ugrupowania. Pierwsze zebranie ugrupowania polityczno-społecznego Niepodległość Solidarność uznano za bardzo ważne wydarzenie w życiu Polonii w Calgary. Proszę Państwa, w swoich rękach trzymam niezwykłą publikację. Tytuł tej publikacji brzmi: Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki,
relacja sprawozdawcy Biura Prasowego Episkopatu Polski Jacka Ambroziaka. W studiu gościmy panią, której zawdzięczamy, że publikacja ta w zasadzie w formie książkowej ukazała się na rynku w Calgary. Mówię tutaj o rynku oczywiście polonijnym. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, jak doszło do wydrukowania tej publikacji? Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy od znajomych 7 kolejnych numerów Tygodnika Powszechnego, który zawierał tęże relację sprawozdawcy Biura Prasowego z procesu o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. I zdecydowaliśmy się zrobić kopię dla siebie, na własny użytek. Po jakimś czasie okazało się, że kilka innych osób chciałoby również posiadać kopię tegoż procesu, sprawozdania z procesu. I w ten sposób powstał pomysł, żeby zredagować i spróbować to wydać w jakikolwiek sposób, możliwie najtańszy na razie. Dlaczego użyliście państwo, bo rozumiem z pani wypowiedzi, że była to inicjatywa wspólna pani i męża, dlaczego państwo użyliście publikacji z Tygodnika Powszechnego? Tego typu relacji z procesu ukazywało się w prasie w Polsce wiele. Dlaczego właśnie Tygodnik Powszechny? Wydawało nam się, że jest to jedyne wiarygodne źródło i jednocześnie dostępne dla nas w tej chwili. Przeglądając tą książkę, a muszę powiedzieć, że czytałem ją z zapartym tchem, a jednocześnie z lekkim przerażeniem, stwierdziłem, że jest to niesłychanie kompletna dokumentacja, nieomal stenogram tego procesu i co mnie uderzyło, jest to chyba najwierniejsza relacja, jaka w ogóle ukazała się nie tylko w Polsce, ale i na Zachodzie. Co może pani powiedzieć na temat ewentualnego rozpowszechnienia tej publikacji, gdyż osobiście uważam, że książka ta powinna stać się dostępna szerokiemu ogółowi Polonii nie tylko w Calgary i w Kanadzie, ale również w innych ośrodkach, na przykład w Europie Zachodniej. W tej chwili jesteśmy w posiadaniu około 10 egzemplarzy wykonanych metodą ksero. Niestety jest to metoda dosyć droga i myślimy o tym, żeby zdecydować się na drukowanie. Ale chcielibyśmy najpierw wiedzieć, ile osób byłoby zainteresowanych w posiadaniu takiego egzemplarza. Liczymy na bardzo dużą ilość zgłoszeń. Chcielibyśmy podać swoje nazwisko i telefon, którego niestety nie ma w książce telefonicznej, ale nie szkodzi. I czekamy na zgłoszenia państwa. Chcielibyśmy, żeby jak największej ilości osób ta relacja dotarła. Wydaje nam się, że jest to bardzo potrzebne. Ja zgadzam się z tym całkowicie i proszę państwa, ja za chwilę podam telefon państwa Małgorzaty i Bońka Pulwickich. Telefon ten brzmi 228 37 66. Powtarzam, państwo Małgorzata i Boniek Pulwiccy, telefon 228 37 66 w Calgary. I na zakończenie jeszcze jedno pytanie. Wspomniała pani, że macie państwo przygotowanych kilkanaście egzemplarzy do sprzedaży. Jaka cena jest tej książki? W tej chwili egzemplarz wykonany metodą ksero jest w cenie około 15 dolarów, z czego 2 dolary chcielibyśmy przeznaczyć na pomoc dla Solidarności Podziemnej. Im więcej zgłoszeń będzie, tym oczywiście koszty produkcji będą tańsze. Tym niemniej zawsze będą te 2 dolary przeznaczone na pomoc dla kraju. Dziękując pani serdecznie za rozmowę i przybycie do studia, chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy zetknąłem się z taką inicjatywą w środowisku polonijnym. Jest to niezwykle cenna inicjatywa i uważam, że należałoby poprzeć państwa Pulwickich i zainteresować się tą publikacją, gdyż zapewniam państwa, że jest to dokument w tej chwili już historyczny. Jest to pełna relacja z procesu zabójców księdza Popiełuszki. Dziękuję pani serdecznie jeszcze raz za rozmowę, a państwa zapraszam do wysłuchania wiersza, który w czasie swojego koncertu w lutym bieżącego roku w Calgary
wygłosił w Domu Polskim pan Waldemar Kocen. Wiersz ten jest poświęcony pamięci zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki. Tytuł wiersza: Ostatnie kazanie. Jezusy moje, to pole i wierzby, trawy moje i w trzcinach sitowia, błota, piaski, przybrzeżne kamienie. Mojej śmierci milczący świadkowie, jak do Boga święto was błaganie. Nic nie mówcie mi deszczem, ni wichrą. Nie śpiewajcie mi smutnej modlitwy i nie znoście lamentu nad Wisłą. Nie skończujcie mi liście jesienne. Opadałem jak wy, tu, na ziemię. Trochę sznur mnie uwierał na rękach i ten łańcuch na szyi z kamieniem. O torturach, o bólu i słowa. O mym niebie śpiewajcie, nie piekle. Pragnę nerwów matczynych oszczędzić. Jeszcze z żalu jej serce wypękło. Niech śmierć moja wypręży ramiona. Ponad światem jak ptak niech się wzbije. Bracia moi, nie traćcie nadziei. Moją krwią nakarmiona, ożyję. Choć wydali już na nią wyroki. Choć ją chcieli jak mnie spętać sznurem. Umęczona wymknęła się z winnia i nie dała się stawić pod murem. Ona z wiarą i męstwem narodu, ster ujmując jak kwiat swoje dłonie, wyprowadzi ojczyznę z zamętu. Bohaterką zostanie na koniec. Gdy po latach nad moją mogiłą ktoś zatrzyma się z krótkim pacierzem, może wtedy zaszlocham jak dziecko. Może wtedy w cichości się zwierzę. I nie żale wyleje ni gniewy, a na cichy zdobędę się lament za tych wszystkich, co krwią dla ojczyzny napisali za wczesny testament. This is your community.